Anna Dec, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy na najbliższe godziny i dni. Chwila ochłodzenia i naprawdę doceńmy to, że choć trochę popadało, nadal to za mało. Temperatura spadnie w nocy do 9 stopni w Gorzowie, w Poznaniu. Natomiast na wschodzie do 13-14 stopni. Wschodnia część kraju od północy po południe będzie deszczowa. Najintensywnie popada na południowym wschodzie, tam do 15 mm opadów. Zobaczmy, co będzie w ciągu dnia. Niezmiennie pogodnie. Na zachodzie, na Pomorzu, po południu rozpogodzi się też na Podlasiu, ale wcześniej tam popada. Niemalże przez cały dzień lokalnie opadów należy spodziewać się w południowo-wschodniej Polsce. Tam najchłodniej od 15 do 17 stopni, w centrum już 19-20, a w Bydgoszczy 21. Wzrost ciśnienia do 1010 hektopaskali na warszawskich barometrach. Wiatr słaby, umiarkowany, jeszcze będzie płynąć chłodne powietrze z północy. Zobaczmy zatem, jak będzie na początku tygodnia. W poniedziałek od 19 do 23 stopni, we wtorek od 22 do 26 i będzie bardzo pogodnie zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek. Cieplej oczywiście w regionach południowych, ale to nie koniec wzrostu temperatury, będzie jeszcze cieplej. Żeby nie powiedzieć upalnie, jak na końcówkę września. W środę od 24-25 stopni w północnych województwach, przez 26 w centrum i na Dolnym Śląsku, do 27 na południowym wschodzie. W czwartek bardzo podobnie rozłoży się temperatura, ale na Dolnym Śląsku może wzrosnąć do 28 stopni. Taka pogodowa perspektywa przed nami, przyznają Państwo, niewiarygodna. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę dobrego wieczoru.